Siemano, w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy gospodarstwo po dziadku. Jest ze mną ten oto pan. Cześć. Jest oczywiście młody. Jest tutaj Ursus 4512 po remoncie. I to bardzo dużym remoncie, bo jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało. Nawet kolory się pozmieniały. Nie ma białych elementów, nie ma różnych takich bugów, zepsutych kół, na przykład, które się ukręciły o tako. Także napiszcie hashtag remont, albo przypniemy serduszko. Wbijajcie do mnie na Instagrama, bo lecimy po 16 tysięcy osób. Zostawcie słowo, bo lecimy po 90 tysięcy subskrypcji. No i oczywiście łapeczkę w górę. A my dzisiaj zajmiemy się zbieraniem belek tymi oto widłami. Przyczepa ma autoload, także będą się fajnie nam układały. Ale to zobaczycie zaraz, bo my sobie już powoli będziemy ruszać na łąkę. Zobaczycie, ja się przejadę tym, żebyście widzieli mniej więcej, jak ten ciągnik się prezentuje, jeżeli chodzi o jazdę. Mam wrażenie, że kolorki matte fajne tutaj wybrałem, no nie? Bo też jeżeli... Czekaj, pokażę widzom mniej więcej, jakie tu kolory jeszcze były do wyboru. W tym ciągniku to nie jest ten 4512, tylko to jest... Jutro najprawdopodobniej ogólnie widzowie będzie pewnie nowa seria na kanale. Patrzcie, patrzcie, ile tu jest konfiguracji tego ciągnika, jak on jest ładnie zrobiony. Było tutaj naprawdę sporo mogę rzeczy. Mogę już jechać na łąkę? No, możesz sobie powoli jechać. Nawet można było sobie ten ciągnik zrobić, nie wiem, zielony. Widziałeś, Mati, ile tu jest w ogóle kolorów? Mega dużo nie. było. Nawet różowy mogliśmy sobie ten ciągnik zrobić. O, różowy byś zrobił, fajnie Ta. by było. No i właśnie jest tutaj wszystko fajnie popoprawiane. I można nim sobie grać, bo tamtym poprzednim, no to... No od razu się go pozbyliśmy, zakupiliśmy go na odcinku, ale sprzedaliśmy i postanowiłem wziąć inny mod z prostych przyczyn. Tamten był po prostu badziewny i zbagowany, dlatego właśnie postanowiliśmy sobie zrobić lekko podmiankę. Ciągnik ten jest, tego co się orientuje, niewydany, także tyle w temacie. Jeżeli ktoś by pytał oczywiście o to, czy ten ciągnik jest wydany. Czy będzie, to też w sumie nie wiem, bo to nie są moje mody, ja się tym nie zajmuję. Także mnie o takie rzeczy nie warto pytać, bo i tak dostaniecie odpowiedź zawsze nie wiem. Łoj, bo tu jest kamerka jeszcze taka. No i taki ciągniczek, powiem wam, że do zbierania belek jak najbardziej ok. Nie będziemy targali tego, ło, bo był wypadek. Nie będziemy targali większych ciągników do właśnie zbierania belek, bo troszeczkę bezsensowne by to było. Tylko właśnie tą 4512 będziemy sobie lotać. No i właśnie nie wiem, kiedy będziemy młody nagrywać tą nową serię. Jutro? Czy dzisiaj? Bo nie wiem właśnie, czy dzisiaj sobie nagramy, dziś tak nie wiem, jak ten film się wrzuci. Bo jak się będzie renderował, to w sumie bez sensu, mogą być lagi, jak znowu będzie się wrzucać, no nie? Bo jak to będzie się renderować, to sobie tam zakupimy pole, jakie chcemy mieć, żeby mieć podobną ilość hektarów. No i zaczniemy jakieś tam nagrywki, no pierwszy odcinek to i tak będzie przedstawienie gospodarstwa, to wiesz. Obu gospodarstw tak naprawdę. Bo jakbyś miał swój kanał na YouTubie, to ty byś nagrał przedstawienie gospodarstwa swojego do tego, do siebie na kanał, a ja bym nagrał do siebie, wiesz, moje gospodarstwo, ale nie masz kanału. Ja już biorę widły. I teraz tak, ja mam powolutku jechać, czy ty będziesz, bo w sumie na zmianę ja bym chciał, żeby troszeczkę to pokazać, no nie, no to bierz widły. Tylko czekaj, bo ja muszę trafić w nie. A ty masz nawet ten, nie masz, masz hudy włączone, to nawet ci będzie lepiej. I teraz wiesz, jak się tym obsługiwać? Mniej więcej? Nie. Bo wiesz, jakie to są widły? To nie są widły takie jak w 13. Czyli co, ja mam podejść do belki i po prostu i tyle? No właśnie nie, puść. Musisz, no po prostu tymi widłami bierzesz je w łapę, kurde. Bierzesz je w łapę, no i sobie tam mniej więcej je ustawiasz. Dobra, młody jednak będzie sobie jeździł ciągnikiem, jak widzicie, bo on tymi widłami nie umie ładować. No ja też w sumie nie umiem, bo to nie są takie widły, wiecie. No musisz podjeżdżać blisko do belek, ja będę sobie... No podjeżdżaj. Tylko czekaj, jeszcze nie. O, widzisz? Da się robić coś takiego, tylko czekaj, czekaj. Aż tak blisko nie podjeżdżaj, będą same się zbierały. Odtąd jak je bierzesz od dołu, to widzisz, da się ją nieść, no nie? Na takiej właśnie zasadzie to działa, bo w Farmingu 13, może co niektórzy widzowie pamiętają te czasy, było coś takiego, że po prostu tą belkę brałeś na kliknięcie, no nie? No ja też przecież tymi widłami w farmingu fajnymi, tymi 13 grałem nimi. No tak, i było łatwo, no nie? Ale do tej pory nikt po prostu takich wideł nie zrobił. Znaczy, nikt nie zrobił. No są takie, ale są niewydane. A może się nie da tak łatwo ich zrobić? No tu jakiś skrypt na pewno jest rozbudowany, żeby to fajnie działało. I chyba... Najlepiej to by było, gdyby to się jeszcze wbijało w tą belkę. No tak. I właśnie dobrze mówisz. Dawaj.
Bo też sobie możesz sobie wrzucić nawet jedynkę na tempo, no tak jeden na godzinę prędkość albo dwa na godzinę prędkość i sobie jechać ze stałą prędkością, a ja gdzieś może będę nadążał te belki wrzucać. Albo w ogóle mogłem kupić dwa razy widły i po prostu ciągnik by sam jechał, a nie da się chyba tak farmingu zrobić. Tak jak w prawdziwym życiu, żeby sobie ciągnik sam po prostu jechał z siebie, a my żebyśmy te belki we dwóch na przykład narzucali. Kurde! No zaraz wpadnie pod koła, dlatego uważaj. No, mogliby wydać te widły takie te normalne, albo nawet na tego modhuba całego to dać. Zrobić swój model, żeby był i po prostu te funkcje takie. No nawet do zbierania belek, nie chodzi już, wiecie, o tam gnój czy cokolwiek. Tylko żeby jakoś to fajnie zbierało i działało, a nie tak jak WTO. Bo ktoś sobie wydał takie widły, no one nie są dobre, nie są A może dopracowane nawet na nawet. 2 na godzinę bym włączył. No, możesz nawet na dwa, bo ja tu się fajnie wyrabiam z tego co widzę. Te belki później będziemy musieli gdzieś poukładać, bo one na modzie Season, jeżeli będą gdzieś, zostawimy je na wietrze, że tak powiem, nie pod żadną wiatą, ani pod niczym, no to po prostu one nam znikną, no nie? Także tutaj też jest lipa. Trzeba to dobrze porobić. Kurde, no. Widziałem to, jak ci No. widły poleciały. Nie, wezmę może na tą stronę teraz trochę. O, patrz jak ładnie teraz łapią. Może będzie git teraz. Ale też na shifcie z nimi nie mogę nic robić, bo one po prostu nie chcą chodzić. Znaczy postać nie chce wtedy iść szybciej. I ona się tak baguje śmiesznie, ta postać, jeżeli na Oj. a nie, teraz zadziałało. Na shifcie. I dzisiaj widzowie live najprawdopodobniej gdzieś około 19 jest, to możecie sobie wpadać na kanał o tej porze. Bo coś będziemy robić na live. Nie wiem jeszcze co. Ja dzisiaj nie będę na live'ie. Czego? Bo nie. Ale Bo czego? o 19 to dla mnie za późno. Gdybyś jutro na przykład o 19 robił, no to może być, ale dzisiaj to mi Ale się nie chce już za czego za późno. późno? Bo mi się nie chce już tak późno na komputerze siedzieć. A no bo jak ty cały dzień siedzisz, no nie? Dlatego w dzień wystarczy mniej siedzieć, ale na godzinkę jakbyś wpadł, to by się nic nie stało w sumie. Nie. Belka O, to. przede mną! No to czekaj, nie jeździ aż tak szybko. Tych belek to i tak całe nic praktycznie mamy z tej łąki. No, tutaj się kolejne ustawiają. Ogólnie ta przyczepa z Autoloat nie wiem, czy jest wydana, bo też uprzedzając wasze pytania, także też wam, no w komentarzach wam na pewno nie odpiszę, jeżeli ktoś będzie pytał, czy jest to wydane, czy nie jest wydane. Ej, Mati, tu jeszcze kamienie będziemy musieli zbierać niedługo, ale to chyba temat kolejnego odcinka, bo już mam tyle odcinków zaplanowanych na tą serię. O. Ty, to w sumie dwa rzędy nam tylko zostaną już teraz. Ciekawe, jak tobie by szło. Ja nie chcę. To zbieranie belek. Ale później pod koniec ci dam i zobaczymy, jak to ci wyjdzie. Z drugiej strony są dwie. Już zaraz zbieram, szefie. Robię jak Ukrainiec, taki za pół darmo. A ty sobie w ciągniku siedzisz jak szef, kurde. A nie? Nie. No kurde, jakoś mi się tak dziwnie one wzięły. Już O! belki przede mną belki. Może troszkę za szybko Tylko zwolnię, żebyś nie w wiem. błoto nie wjechał, bo zaraz się utopisz, trzeba będzie cię wyciągać, trzeba będzie po linkę jechać. No to no nie wiem, może To jakoś wiesz, wiesz. ominę. Może, Tylko tylko wiesz, no musisz próbuj. mi zrobić trasę po prawej stronie albo po lewej, po prawej lepiej. Linkę mamy przygotowaną w domu, to wiesz, jak wjedziesz, to będziemy cię wyciągać najwyżej, może będzie w coś fajnego, no nie? No dobra, ale I zobaczymy. I zobaczymy, no. No. jeżeli nie chcesz, żebym wjechał, to musisz mi po prawej stronie trasę zrobić belki i usunąć, żebym Ale mógł. ciekawe, jak działa to na multiplayer. Czy po prostu ciągnik się zbaguje tak jak ostatnio? Czy nie? To w sumie możesz wjechać. To zobaczymy. Jak się to będzie zachowywało. Ja przyjadę i cię wyciągnę najwyżej, ale. Bo tu jest ziemia sama teoretycznie. Tutaj nie ma chyba. Nie, czy to jest błoto? To jest błoto, nie. Jeżeli ciągnik ci zacznie sam jechać, to znaczy, że to jest zbagowane też i na multiplayer, i jest zbagowane też dla wszystkich. Bo jest nowy też inny ciągnik, to nie wiem. No jak się zachowuje ciągnik? No nie wiem, aha. Co? U mnie się linki urwały, zaczep się urwał, a ciągnik jedzie do przodu i jedzie. Wysiądź z niego.
Tak jak myślałem, czyli widzowie, dlaczego to nam się tak buguje ten mod? Bo widziałem u co niektórych on się nie buguje i właśnie nie wiem czym to jest. No kurde, nie mogę tego zebrać. Dobra, Mati, no to jedź po prostu po jakiś ciągnik z linką i będziemy go wyciągać z tego błota. Ale powiem wam, że właśnie widzowie, czego wam, no, znaczy wam, no nie wiem jak wam to działa, ale widziałem na niektórych kanałach, że po prostu ta działalność tego moda jest dobra, a tutaj po prostu on nie działa. I pytanie, czemu tak się dzieje? A nie inaczej. Kurde, źle mi jest ładować to teraz, wiesz, Mati? No a który ciągnik będziesz brał do linki? Nie wiem, zobaczysz. W sumie masz dwa do wyboru tylko. O, dobra, załadowało w końcu. Nie mogę ich prze... O, do... No nie! Coś mi to nie idzie już teraz, wiecie? Ja cię kręcę. Dobra. No kurde. Czemu tak? Dobra, nie będziemy się bawili tymi widłami. Po prostu będziemy to zbierali Ej, a rękami gdzie, i a będziemy linka, narzucać. dobra, linka jest tam, Linka jest na gospodarstwie cały czas, to wiesz. ja wiem, no. One mają ogólnie po 400 litrów te belki. Czy tam się zmieszczą na przyczepie? Chyba się zmieszczą, z tego co widzę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że się powinny zmieścić. I cyk. Tylko, że teraz ją podpiąć. No to jest trochę ciężka sprawa. No. No ale może jakoś ci się uda. No jakoś musi się udać. Tutaj też będą pewnie problemy, żeby ją podpiąć w tym miejscu, wiesz, do ciągnika, no nie? W ogóle ale przerwy są między tymi belkami. Nie wiem jak to już robił tą przyczepę, ale chyba zbyt dokładnie tej animacji, takiego układania to nie zrobił. To jest po pierwsze, a po drugie ta przyczepa. Ogólnie jeżeli zapiszecie grę i wyjdziecie z niej i wejdziecie jeszcze raz, no to ta przyczepa po prostu później nie ma tej funkcji autoload, a zboża też się na nią nie da sypać ani nic, także to jest po prostu tak, że musicie ją po każdym wejściu na save'a od nowa kupować, jeżeli chcecie mieć możliwość zbierania belek. Ej, ale Czy to pamiętasz, jak jest ja dobre, czy ostatnio nie? nie mogłem podłączyć linki? No. No to teraz chyba też tak będzie, wiesz? No to przyjedź tutaj samym. No to przyjedź tutaj, już zrobimy cięcie, dobra? Jak widzicie, przez ten czas troszeczkę tych belek jeszcze zniosłem. Młody już jest na łące, bo go widziałem zaraz za sobą. I zaraz zobaczycie, jak będziemy wyciągać sobie tą machinerię. On już sobie tutaj jedzie. O, fajnie, że ta linka. No co robisz, Boże? To przez tą linkę, bo ona mi No pod bo ona ci koło wchodzi pod weszła. koła. No teraz jak cofniesz tym, żeby było dobrze? Co robisz? Czego nie cofasz? No bo jak mam tym cofnąć? Ja muszę tą linkę wziąć i ją No właśnie, weź przeciągnąć pod linkę. koła. Czyli ja podejdę troszeczkę, podjadę do przodu. No, masz ją? Mam, czekaj, nie. Czekaj, bo to tak trudno ją złapać. A ty masz jeszcze ten, przecież masz hudy, to Mam, powinno ci być mam. łatwiej. Mam. O, jeszcze miniaturkę tutaj pasowałoby zrobić, wiesz? Aha, ciągnik mi się też baguje. Fajnie. Będzie raczej to Mati ciężka, a nie łatwa akcja. Weź ją tam mniej więcej naprostuj, żeby ona była pod tym. Tylko jakbym ją złapał, to ją naprostuję. No. No dobra, czy... No, no. Jak ta linka poszła do góry, sama z siebie. Masz ją? Jakiej się. O, mam, mam. Dobra, dobra. I jak będziesz bliżej, to puść. Jeszcze. Dobra, puść ją. A ją się. O, A ten. git. O, dobra. Ja chcę wyciągać. No, chcesz wyciągać, tylko że tutaj jest następujący problem, że ja muszę trochę wyjechać z tego błota, żeby to w ogóle cokolwiek Wyciągnę go. poszło. Ale czekaj, bo to trzeba wsiąść. Czekaj, przyczepa idzie krzywo. Czekaj. Ja sobie wejdę teraz i możemy go. No, dawaj. Ja zostałem w przyczepie. Czekaj, teraz powinno być git. Teraz powinno być git. Dobra, no. Ciągnij go. A ty masz Gdzie? dalej błoto w ogóle pod kołem, zauważyłeś? No ja Dobra, wiem. on już sobie poradzi. Dobra. Ja cię kręca. X-em odczepiasz. No to kliknąłem X. A to chyba ja muszę kliknąć. Wyjdź.
Ta. I ci ją podczepię od razu tu. Oj. Oj, 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 oj. Ale w ogóle jak się to poubradzało. No, ja Dobra, jadę tu go ci ją umyć. zaczepię. Jedziesz go umyć? Tylko myjki nie No. mamy na gospodarstwie i tak. No to szybko kup. No jak szybko kup? No nie, nie będziemy kupować. Trzeba jechać do sklepu, żeby kupić myjkę. Jak ty chcesz to kupić? No to ja jadę do Szybko. sklepu, żeby kupić myjkę. No to jedź. No ja tutaj skończę i tak już te belki wezmę od razu na Ale daj mi gospodarstwo. kierownika, bo ja nie będę mógł kupić. No to pojedziesz i ją przywieziesz na gospodarstwo, tak? Tylko wiesz, jaką myjkę masz kupić. No wiem, Albo wiem. dobra, już dojedziemy na gospodarstwo i ja kupię, bo po prostu ty pewnie nie wiesz, bo ty kupisz tą oryginalną pewnie. Nie, ja nie kupię tej oryginalnej. Kupię tą czerwoną. A wiesz w ogóle, gdzie ją postawić? W którym miejscu? A gdzie ją postawić? No gdzieś tak koło jakiegoś budynku najlepiej. Już ci daję kierownika. Awansuj na kierownika, bo ty nie miałeś, dlatego nie mogłeś z niektórych rzeczy robić. Dlatego. No tu nawet cała przyczepa nam nie wyjdzie. Mam tu jeszcze chyba cztery belki. Jeżeli dobrze widzę. Tak, cztery tylko. Ale brudas jest w ogóle ten ciągnik. Taki był ładny, odszykowany na odcinek, a tu o. Dobra, git, ja już wracam z pola. Tak? No. No i mamy spokój z sianokosami. Belek jest jak najbardziej za mało, tak naprawdę, no bo to. W sumie dużo krów nie mamy. Też jest taki plus tego wszystkiego. Kur nie mamy. No kurom to nie jest potrzebne, wiadomo, siano to. Ale. Zwierząt za dużo na gospodarstwie ogólnie nie mamy. Także gicior. Powinno to wystarczyć. No wiadomo, że te sianokosy gdzieś się będzie robiło. Dopiero to jest wiosna. Jest to pierwszy gdzieś tam pokos nasz. Jeszcze powinny być. No mniej więcej ze dwa pewnie będą, jak ta trawa będzie sobie ładnie rosła. Nawozik jakiś damy, może gnojowice teraz. Na tą łąkę i powinno być ok. Ale brudas, Boże, jak to brzydko wygląda, jak on jest taki Mamy brudny. już myjkę. Masz myjkę? A w którym miejscu ją postawiłeś, ty mi powiedz. No, chodź, przyjedź na gospodarstwo, to zobaczysz. To od razu to by się umyło, co nie? Ten ciągnik i przyczepę od razu. A gdzie ty jesteś? A, ja już widzę, gdzie ty ją postawiłeś pewnie. Koło palet. Ładnie odszykowany. Dobra, odjeżdżaj, to ja od razu. Czy nie, w sumie nie będziesz musiał odjeżdżać. Od razu myj to. Czy to wszystko szczelnie jest podomykane? Podomykane jest, dobra. Jeszcze rozładunek tych belek to zrobimy już sobie pewnie na live, bo na odcinku. No nie ma sensu poświęcać odcinka nie wiadomo ile. Młody niech kończy myć mówić, niech kończy myć odcinek. Niech kończy myć Ursusa, a my już się z wami żegnamy w dzisiejszym odcinku. To było na tyle, młody. Cześć. Na razie.